Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj miał być filmik o czymś innym, ale no nie no, muszę wam to pokazać i się przejść. Rano wstałem, wiecie, sobota, przymroziło nieźle, ale zobaczcie ten płot. No zobaczcie to sobie, no. I ja sobie zdałem sprawę, że to są ogromne możliwości, bo tutaj wszystko sprzyja. Z tej właśnie jednej strony, ale to wam zaraz opowiem, bo najpierw tak, ustalanie granicy działki przez geodetę. Było też przeoranie i wyrównanie pola przez pana rolnika, co akurat tutaj jest istotne. Sznureczek, żeby było równo, zrobienie dziur, słupki i beton, zastrzały i płot. Jest to płot rozwijany. Najpierw się go daje tak na luźno. Łączone są płotki ze sobą, bo wiadomo, że nie ma takich o długości, załóżmy 200 metrów, bo taka jest długość mojego wielkiego pola. Więc najpierw jest tak na luźno, a potem no, w ten poniedziałek czy we wtorek będzie ten płot tak dokładnie już naciągany. I chciałem, żeby płot był o wysokości 2 metrów, bo sobie myślę tak, że no, zmniejszy to prawdopodobieństwo, że niektóre zwierzęta wejdą na pole. Oczywiście i tak część może wejść, ale wolę zmniejszyć właśnie prawdopodobieństwo, bo no, szkoda by mi było, jakby wiecie, na wielkim polu będzie mnóstwo warzyw, no to by załóżmy zwierzęta wyjadały mi choćby topinambur. Albo chcę mieć mnóstwo drzew owocowych, no to by mi korę uszkadzały. Będą też kwiaty. Swoją drogą mi się dzisiaj śniło, no, że wielki dzik mi lata po polu, że wiecie, taki ogromny dzik lata mi po tym polu, coś tam rosło i dzik mi właśnie to wyjadał. Oby tak nie było, różne są opinie. No, ciekawe, czy dziki są w stanie przejść dołem. No, pewnie są w stanie. Oby nie. Ostatnio z Iwonką widzieliśmy takie wielkie dziki. Sąsiadowi też poryły pole. No, ale tak. Obserwuję sobie cały czas pole sąsiednie. Czy nie ma oprysków? Jak jest pielęgnowane? No i tutaj jest świetna informacja, ponieważ poznałem się z właścicielem pola. Bardzo miły pan. No i teraz to jest właśnie tak, że po prostu rośnie sobie trawa. Wszystko rośnie na dziko. Jest to potem koszone i zbierane i tyle. Nie ma żadnych oprysków. Nic. Po prawej stronie, no to nie wiem jak to jeszcze wygląda, bo tam ktoś inny ma pole, ale tutaj mamy 200 metrów długości. W większości jest tutaj słońce. Płot dwumetrowy. Siatka gruba, w sensie te oczka. No, taką mniej więcej mam na ranczu i tam na tej siatce jest dynia, ogórki, fasola, groszek i nie tylko. No, rozumiecie, co wam chcę powiedzieć? Może by tak na części mieć rośliny pnące. Na części, bo po całości to by raczej były za duże naprężenia. Też muszę się skonsultować w tej sprawie z panami od płotu, no bo tutaj jest dosyć sporo wiatru. Boję się właśnie tego, żeby ten płot się zniszczył, ale kusi mnie, wiecie, choćby dać sobie parę dyń, ogórków, może na przykład powojniki, winogrona. No to jest sprawa właśnie do przemyślenia. Wiecie, tak, no to bym musiał otworzyć od nowa takie podpory dla roślin. Ja robiłem sobie tak właśnie na ranczu, że od nowa sobie to robiłem, a tutaj mam to od razu. Są różne pnącza ozdobne, są takie, wiecie, które mają ciężkie pędy. I taki płotek jest dosyć ryzykownym rozwiązaniem. Ale są pnącza, które powinny bardzo dobrze na tym płocie rosnąć. Albo taka fasola, no to jest coś wspaniałego. Wiecie, jak ja się cieszę z tego. No i fasola po płocie, ona rośnie świetnie. Ja tak najbardziej właśnie preferuję, jeśli chodzi o pnącą, o tą tyczną, bo jest też karłowa, na przykład fasola z orzełkiem jest bardzo fajna, to też wam podkreślam, ale jeżeli chodzi o tą tyczną, to ja najbardziej właśnie preferuję po płocie, nie że po sznurkach, po tyczce, a właśnie po płocie. U mnie są świetne efekty. Jest też choćby actinidia, czyli te mini kiwi, ale tutaj mam akurat wątpliwości. Jest to do takiego poważniejszego zastanowienia, no już wiele roślin uprawiałem u siebie po podporach, po takim płocie, no i też po innych, no bo sam sobie właśnie stawiałem choćby taki płotek, ale to były kantówki drewniane. Tutaj jest to solidniejsze, więc płot jest na lata. Mamy 200 metrów długości, jakby tak na przykład 10-15 metrów przeznaczyć na warzywa. No, trochę na pnącza ozdobne i owocowe. Choćby mniej więcej w miejscu, gdzie są te zastrzały. W sensie nie wiem, czy to dobrze nazywam, ale chodzi mi o te, wiecie, słupki dane po bokach. Napiszcie, jak macie jakieś propozycje, co by dać właśnie na ten płot, jak to wykorzystać. Bo nawet to, że pan rolnik przeorał, to właśnie też wam chcę wspomnieć. Właśnie tutaj jest dół. Na tym miejscu jest dół. To by można było, wiecie, tak bez pracy, bez dużej pracy, bo wiadomo, że trzeba sporo pracy włożyć, bo to 200 metrów długie jest, ale bez aż takiej dużej ilości pracy zrobić. No bo mamy już dół, no to obornik granulowany, trochę starej ziemi, trochę może też nowej. Mamy porobione całe dołki pod uprawę. Na gotowo. Sąsiad obok nie pryska, no wszystko właśnie sprzyja temu, żeby mieć przynajmniej po części ten płot zagospodarowany.
Początkowo miało być tak, że około 2,5 metra szerokości od płotu to będą same rośliny ozdobne. No bo na początku sobie wiecie, mówię, że no może jest pryskane, czy może też będzie. No to przynajmniej pasek roślin ozdobny. Ale tutaj tak nie ma i raczej nie będzie. A pole sąsiada to jest aż 60 metrów szerokości. No coś wspaniałego takie pole. No marzenie takie pole, takie szerokie. Ja mam 30 metrów, też się bardzo cieszę. Też świetne właśnie pole. Więc może trochę pnączy. I dopiero potem właśnie taki pasek roślin ozdobnych. No to zmienia właśnie całą perspektywę. Jakie są zagrożenia, jakie są wątpliwości, jeżeli chodzi o taką uprawę? Że choćby właśnie to, że będą rośliny na płocie, to sprawia, że jest większy opór. Pytanie brzmi, czy taka właśnie konstrukcja wytrzyma, no i czy czasem zwierzęta też nie będą wyjadały mi tego po drugiej stronie, że będą sobie podchodziły, wiecie, będzie coś wisiało, no to będą sobie miam, 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 no i będą jadły, nie? Nie znam się właśnie na tym, nie wiem, czy to by właśnie tak było. Zobaczymy. Co do tego właśnie, że dziki by na przykład przechodziły dołem, to jest właśnie takie prawdopodobieństwo, zdaję sobie z tego sprawę, bo ja tam nie mam podmurówki, no takie wiecie, ogrodzenie panelowe jest droższe, ja chciałem właśnie takie, no ale można by było posadzić przy płocie coś, co ma kolce, choćby rokitnik, berberysy, ognik jest piękny. Jest piękny na jesień, jest piękny zimą. No to jest właśnie kwestia do zastanowienia, czy dać pnącza, czy zrobić żywopłot z czegoś, czego zwierzę tak nie sforsuje, jednocześnie dając ptakom jedzenie, bo by sobie jadły te owocki, więc dla ptaków by to było też bardzo dobre. Bo u mnie ogród, no to byśmy nie tylko my z tego korzystali, ale też by korzystały właśnie ptaki, też by korzystały sobie też zapylarki, w cudzysłowie, czyli na przykład pszczoły, osy by korzystały, czmiele by korzystały, bo tam będzie też dużo różnych kwiatków, więc to sobie będą, są takie, do których bardzo lecą. My na przykład jak pracowałem w centrum ogrodniczym, to były takie, na których czmiele sobie spały. One wiecie, tak pyk, pyk sobie tam porobiły ten i poszły sobie spać na kwiatku. Są więc różne możliwości, piszcie swoje propozycje, ja sobie będę myślał i wiosną zaczynamy na tym wielkim polu już sadzenie po całości. Wtedy to już będzie albo tak, rokitnik mnie kusi, będę miał go, ale to wiecie, to nie wiem, czy właśnie tutaj właśnie, czy w innym miejscu. On mnie kusi, na pewno będzie, ale to by była też bardzo fajna osłona. Kuszą mnie też bardzo te warzywa i owoce. No rokitnik ma owoce, ale tu chodzi mi o te pnącza. Może po prostu zrobię sobie tak, że spróbuję z roślinami pnącymi, dam odstęp i rośliny ozdobne. No i dalej już to, tak jak wam powiedziałem, warzywa i tak dalej. No to jakby się nie udało z tymi pnącymi, no to wtedy posadzę sobie właśnie coś z kolcami. Tutaj też w zależności jaki byłby odstęp, bo są różne, jak również są różne pokroje tych roślin. Są takie bardziej rozłożyste, krzaczaste, są takie bardziej wyprostowane, jeżeli chodzi o te krzewy z owocami choćby. No to jakby się nie udało z tymi pnącymi, no to wtedy posadzę coś sobie z kolcami, gdzie ptaki też będą sobie korzystały i będzie dobrze. Muszę się w poniedziałek skonsultować z panami od płotu, bo może na przykład by trzeba było zrobić więcej tych zastrzałów. No teraz jeszcze ten płot jest luźny, to myślę, żeby to dało radę takie coś zrobić, jakbym chciał sobie właśnie mieć te pnącza, ale może dzięki temu taka uprawa by była bez problemu możliwa. Tylko właśnie jest to, że wokół jest sporo zwierząt, czy one by mi tego nie wyjadały od zewnątrz. Ciekawe właśnie to jest, jakby to wyglądało, jak to będzie możliwe wyglądało. No nic, dziękuję wam bardzo za uwagę, porozmawiałem sobie, zapraszam was do zakupu moich produktów, to mi bardzo pomaga, większość właśnie inwestuje w dom i w ogród. Mam dwie książki, różne książki o uprawie warzyw, no i teraz wydałem też kalendarz warzywnika 2025, już pierwsze opinie są bardzo dobre, że to jest jeszcze, przynajmniej dla kilku osób, które już wyraziły swoje zdanie, że to jest jeszcze lepszy kalendarz niż poprzednie dwa, więc się bardzo cieszę. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Do końca października są bardzo dobre promocje. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Infouprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.